Chcę dzisiaj mówić na temat trzeciej świątyni. Trzeciej świątyni, która opisana jest w księdze proroka Ezechiela. Zastanawiające jest jedno, że nie wzięta została pod uwagę, czy nie wzięty został pod uwagę ten projekt, który został przekazany w księdze Ezechiela. A wiemy, że prorok Ezechiel w rzeczywistości stał się prorokiem, będąc już na wygnaniu. Studiując Stary Testament, wiemy, że w pewnym momencie Jerozolima została zniszczona, ale zanim do tego doszło, były trzy takie szczególne momenty najazdu Babilończyków, którzy zaatakowali Jerozolimę, jej mieszkańców, czyli praktycznie rzecz biorąc całą Judę, bo tak ta część Izraela nazywała się w momencie, kiedy po śmierci Salomona, za czasów jego syna, Królestwo Izraela zostało podzielone na południowe i północne królestwo. To południowe znalazło swoje miejsce właśnie w Palestynie, w Jeruzalemie i okolicach. Natomiast północne królestwo, Królestwo Izraela, zostało przeniesione później przez władców asyryjskich na tereny władztwa asyryjskiego, rozproszone między różne, można powiedzieć, plemiona, różne narody, różne satrapie tego imperium asyryjskiego. Tak więc, praktycznie rzecz biorąc, Izrael jako tako przestał istnieć już w momencie, kiedy następca Salomona rozpoczął swoje władztwo, bo w bardzo niedługim czasie zniechęcił do siebie Izraela i doprowadził do rozdwojenia tego narodu. Cała koncentracja Starego Testamentu od tego momentu skupia się przede wszystkim na Judzie, skupia się na tym, co dzieje się w Jerozolimie, jako w tym miejscu szczególnym dla Boga. Jak wiecie, góra, na której zbudowana była świątynia Salomona, to właśnie ta góra, na której Abraham składał swojego syna w ofierze. Co prawda nie doszło do finału, ale jednak to było to szczególne, uświęcone miejsce, które Bóg wybrał, aby doświadczyć Abrahama, a potem, by właśnie na tej górze została zbudowana świątynia i wokół niej także odbudowane, bo wcześniej istniało miasto. No ale oczywiście to były już późniejsze czasy historii po Abrahamie i ta historia ciągnie się dalej aż do dzisiejszego dnia. Dzisiaj również Jerozolima jest, istnieje, funkcjonuje. Znajdują się w niej ludzie, którzy są potomkami pokolenia Judy i zresztą nie tylko Judy, ale jest też wielu konwertytów, którzy kiedyś uznali, że religia judaistyczna, czyli jak to dzisiaj w Polsce się mówi, religia mojżeszowa, ma swoje uzasadnienie i w ten sposób zostali przyłączeni właśnie do Izraela. Chociaż jest to już umowne stwierdzenie, dzisiaj jest trudno znaleźć tych, którzy by mogli poświadczyć swoje korzenie właśnie z tych różnych plemion izraelskich. No więc skupimy się dzisiaj właśnie na tym, co działo się w Jerozolimie w momencie, kiedy zawaliło się, że tak powiem, Imperium Asyryjskie w 612 roku przed naszą erą. Babilończycy wraz z Medami atakują Niniwę jako stolicę Imperium Asyryjskiego, niszczą ją i przywłaszczają sobie tereny tego dawnego Imperium Asyryjskiego do Babilonu. Potem zwyciężają Egipt i właśnie w tej wyprawie na Egipt bierze udział późniejszy władca Babilonii, Nebukadnezar, wówczas jeszcze książę. Ale właśnie wtedy, kiedy wracał ze zwycięskiej wyprawy na Egipt, można by powiedzieć, zahaczył niejako o Jerozolimę. Jest to początek, niektórzy mówią, że jest to lipiec 605 roku przed naszą erą.
I właśnie tam, pod murami Jerozolimy, dowiaduje się o tym, że jego ojciec Nabopolassar zmarł, więc pozostawia tam swoich dowódców pod murami Jerozolimy i bardzo szybko, z małym oddziałem, wraca do Babilonii, aby utrącić ewentualnych pretendentów do tronu, i tak zasiada na tronie. Jego władztwo liczy się właśnie od momentu wstąpienia na tron w 605 roku przed naszą erą. To właśnie wtedy po raz pierwszy, później po zwycięstwie nad Jerozolimą, zostają deportowani pierwsi mieszkańcy Jerozolimy do Babilonii. To właśnie wtedy, albo najpóźniej w 597 roku, czyli 3 lata później, zostaje uprowadzony Ezechiel do Babilonii. Najprawdopodobniej również wtedy zostają uprowadzeni ci młodzi ludzie, o których opisuje Daniel w swojej księdze proroczej. I od tego momentu jeszcze parę lat mija do 586 roku, kiedy definitywnie za czasów Sedekiasza Nebukadnezar kończy historię Jerozolimy, burząc ją, burząc świątynię. Zostaje puste pole, można by powiedzieć, pusta góra, czy można by ją nawet nazwać łysą górą wówczas, dlatego że jedynie gruzy pokrywały to miejsce, które kiedyś było zamieszkane i gdzie wielkie triumfy święciło to miasto za czasów panowania najpierw Dawida, a potem Salomona, jako wielkie, można by powiedzieć, imperium, które wpływem swoim sięgało granic ówczesnego cywilizowanego świata. Ale chcę zwrócić waszą uwagę właśnie nie na te kwestie, które mówią o tej historii, ale chcę zwrócić waszą uwagę właśnie na fakt, który wiąże się z księgą proroka Ezechiela. Jak wiadomo, Ezechiel znajduje się w czasie 70-letniej niewoli zapowiedzianej przez proroka Jeremiasza w Babilonie, ale nie jest w samym Babilonie, jest w jednej z prowincji babilońskich. Można by go nawet umiejscowić gdzieś w okolicach dawnej stolicy Medii Ekbatany, to właśnie gdzieś w tamtych okolicach między rozrzuconymi mieszkańcami Judei znajduje się Ezechiel i zostaje powołany na proroka. Jak wiemy, księga proroka Ezechiela jest taką księgą dosyć fantastycznie brzmiącą, szczególnie wtedy, kiedy Ezechiel opisuje majestat Boga, który przybył na ziemię. No faktycznie tamte wozy ogniste, różne postacie, które tam występują, powodowały nawet niektórych do tworzenia takich fantastycznych wizji, które miałyby przybliżać mieszkańców wszechświata, czyli obcej cywilizacji, która przybyła na ziemię. Ale Ezechiel, począwszy od 40 rozdziału, zaczął pisać coś na temat świątyni. Świątyni, która zostaje mu ukazana, świątyni, która jest bardzo precyzyjnie określona wymiarowo. Jak będziecie czytać, bo warto zajrzeć do Księgi Ezechiela, aby poczytać na temat tej świątyni, to zauważycie, że zwymiarowane tam jest praktycznie rzecz biorąc wszystko. Jest to bardzo szczegółowy, dokładny projekt. Projekt, który wydawać by się mogło, czekał gotowy na to, aby kiedy Izrael po 70-letniej niewoli znajdzie się z powrotem w Palestynie, będzie podstawą do tego, aby odbudować to miejsce święte, a więc tą świątynię jerozolimską. Ale dziwnie zdarzyło się, że budowniczowie drugiej świątyni nie wzięli zupełnie pod uwagę tego, co napisał Ezechiel. Zadziwiające, bo trzeba było tworzyć nowy projekt. Być może nawet w oparciu o to, co mogli widzieć mieszkańcy, a właściwie dzieci, które zostały wzięte do niewoli, a
obecnie, gdybyśmy postawili siebie w tym momencie, kiedy wracają do swojej ojczyzny, są już starcami, więc cóż te dzieci mogły powiedzieć? Chociaż jest napisane, że ci, którzy widzieli tą świątynię za swojego wieku dziecięcego, płakali, bowiem to, co zostało zbudowane, nie wydawało im się tak okazałe, jak ta świątynia, która była wcześniej zbudowana przez Salomona. Ale praktycznie rzecz biorąc, trzeba by było na nowo projektować. Takiego obiektu nie można było zbudować bez projektu. Więc z całą pewnością zostało to zlecone ludziom, którzy znali się na tym, aby zaprojektować tą świątynię. Dlaczego nie wzięto pod uwagę projektu Ezechiela? Na to pytanie chciałbym dzisiaj odpowiedzieć, bowiem jest to bardzo istotne z kilku względów. Po pierwsze, jeżeli ten projekt przekazany przez Ezechiela był istotny, to dlaczego nie został wzięty pod uwagę? A po drugie, dlaczego dzisiaj w pewnych kręgach, czy to chrześcijańskich, czy judaistycznych, jest takie przekonanie, że trzecia świątynia, świątynia Ezechiela, czyli świątynia opisana w księdze proroka Ezechiela, zostanie odbudowana? To są dwa argumenty, które dzisiaj przyświecają mi, aby przedstawić wam to zagadnienie, które jest, wydaje mi się, bardzo ważne, dlatego że jak wierzymy, żyjemy w czasie szczególnym, w czasie, w którym człowiek przestaje sobie radzić z różnymi aspektami życia, z problemami, które pojawiają się nie tylko w świecie ekonomii, ale także i polityki, również pojawiają się w świecie religii. Bowiem większość ewangelicznych chrześcijan przyjmuje to, co apostoł Paweł, prorok Daniel napisał w 9 rozdziale swojej księgi, mianowicie historię 490 lat, czyli 70 tygodni, jakie zostały wyznaczone Izraelowi, to właśnie ewangeliczni chrześcijanie próbują dzielić to i ostatni tydzień, o którym pisze Daniel, przenoszą z tego czasu, w którym przychodzi Jezus Chrystus, gdzieś w futurystyczny sposób do czasów końca historii tej ziemi. I żeby wam przybliżyć to pojęcie, bo być może ono nie jest wam znane, jest to pojęcie, które stwierdza, że trzecia świątynia zostanie odbudowana, czy albo zbudowana trzecia świątynia, no bo trzeciej świątyni jak do tej pory nie było. Były dwie świątynie, chociaż gdybyśmy wzięli pod uwagę tą, którą miał zbudować Mojżesz, czy której plany przekazał Mojżeszowi Pan Bóg, byłaby to rzeczywiście trzecia świątynia. Świątynia, która została zbudowana za czasów Ezdrasza, Nechemiasza, która została nazwana świątynią Zorobabela. Najprawdopodobniej Zorobabel był tym projektantem tej świątyni, która później odbudowana, czy unowocześniana, rozbudowana przez Heroda Wielkiego, stała się jednym z cudów świata za czasów bytności Jezusa Chrystusa na ziemi. To był ten czas, kiedy apostołowie byli bardzo dumni z tej świątyni i pamiętamy ten moment, kiedy przychodzą do Jezusa Chrystusa i pokazują Mu zabudowania i mówią: zobacz, jakie to piękne, prawda? A On mówi: no słuchajcie, chcę wam powiedzieć coś smutnego o tym miejscu. Nie zostanie tutaj kamień na kamieniu. Historia mówi nam, że Herod, kiedy rozbudowywał świątynię, układał potężne bloki kamienia na płytach ze złota. I w momencie, kiedy świątynia zaczęła płonąć, podpalona przez żołnierzy rzymskich, rozwścieczonych tym, że Izrael zadawał im dosyć ciężkie straty, szczególnie wtedy, kiedy nastąpił pierwszy odwrót spod Jerozolimy, a potem, kiedy Tytus wrócił, żołnierze nie chcieli darować Izraelitom tego, co zrobili, więc podpalili świątynię, mimo że Tytus nie pozwalał dotknąć w ogóle tej świątyni, ale wściekłość żołnierzy była tak daleko posunięta, że podpalili tą świątynię. I w momencie, kiedy świątynia płonęła, ona płonęła dlatego, że wewnątrz była wyłożona cedrowym drewnem. Wówczas między kamieni zaczęło wytapiać się złoto i żołnierze, zobaczywszy to, zaczęli rozwalać te wszystkie kamienie po to, żeby wydobyć złoto. No więc w ten sposób przepowiednia Jezusa Chrystusa spełniła się w 100%. Kamień na kamieniu nie pozostał. Ale to jedynie jakaś ciekawostka, która tutaj się pojawiła w tym, o czym mówię.
Natomiast powracam do chrześcijan ewangelicznych, a więc protestantów, tych, którzy przenoszą ostatni tydzień z wizji Daniela z 9 rozdziału do czasów końca, kiedy świątynia zostanie zbudowana. Mówimy o stałej świątyni, a więc zbudowanej z materiałów stałych, a więc kamienia, z takich materiałów, które nie miały nic wspólnego z tym przybytkiem, który był przybytkiem przenośnym za czasów Mojżesza. Trzecia świątynia, świątynia Ezechiela, ma być zbudowana. W połowie, tu na marginesie muszę powiedzieć, że właśnie protestanci mówią o tym, że jest to dosłowne odniesienie do tego tygodnia, który ma oznaczać 7 lat. W połowie tego tygodnia, czyli gdzieś 3,5 roku po zbudowaniu tej świątyni, zostanie tam ustanowiony antychryst, który zasiądzie w tej świątyni. I pod koniec okresu 7-letniego przychodzi Chrystus, aby wszystko zniszczyć to, co było przeciwne Jemu. Zadziwiająca historia, tym bardziej, że Daniel zupełnie nie mówi nic na temat przeniesieniu o tak odległy czas tego, co miało się wydarzyć. Podaje 70 tygodni jako całość i chociaż dzieli to na poszczególne etapy, to jednak ta chronologia działań miała następować sukcesywnie jedna po drugiej. No więc co dzieje się w rozumieniu protestantów, tych ewangelicznych protestantów? No oczywiście odnoszą się do tego, co pisze apostoł Paweł w liście do Tesalonicza, no, o człowieku grzechu, prawda? No więc pozornie coś tam pasuje do tego, ale w rzeczywistości, jeśli bliżej się temu przyjrzeć, to zupełnie nie ma pokrycia z tą chronologią, jaką podają proroctwa, czy tą chronologią, o której mówi apostoł Paweł. Tym bardziej, że on sam mówi, że ta siła, która stanie się antychrystem, już za jego czasów działała. Pamiętacie stwierdzenie apostoła Pawła, który kiedy poprosił przywódców zboru w Jerozolimie, bowiem nie chciał z obawy przed jakimiś represjami zawitać do Efezu, poprosił ich i zaczął im mówić, że faktycznie przychodzi czas, w którym niektórzy z nich staną się przeciwnikami Ewangelii. Czyli mówi dosłownie, z was samych powstaną wilki drapieżne, które trzodzie folgować nie będą. A więc apostoł Paweł odnosi to do tego, co już zaczynało kiełkować w okresie, kiedy on jeszcze żył. Trudno jest przenieść to do czasów nam współczesnych, do końca historii. I to nie tej historii, o której pisał Fukuyama, ale tej historii rzeczywistej, namacalnej, której świadkami my dzisiaj sami jesteśmy. No więc te wydarzenia, które tutaj sprawozdaję wam, są czymś bardzo interesującym, jeśli połączymy to także z wierzeniem samych Żydów. Oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, ze względu na swoje wierzenia, że skoro Mesjasza nie było, to Mesjasz musi przyjść. I dosyć zbieżnie to wygląda z tym, o czym mówią chrześcijanie z tych kręgów protestanckich. Izraelici wierzą, że świątynia zostanie zbudowana czy odbudowana. Tym razem to będzie już trzecia świątynia jerozolimska. I rzeczywiście wówczas przyjdzie Mesjasz. To jest bardzo interesujące, chociażby z tego względu, że przywódcy religijni Izraela zabraniają czytać Księgę Daniela swoim wyznawcom. Nie wolno czytać Księgi Daniela, już szczególnie 9 rozdział jest na liście cenzurowanych rozdziałów Księgi proroka Daniela, dlatego że po 9 rozdziale, czy korzystając z 9 rozdziału, można bardzo szybko przejść do faktów dotyczących Chrystusa jako właśnie Mesjasza, który już przyszedł i dzisiaj ma zupełnie inną funkcję niż ta, na którą oczekują właśnie Izraelici. A na co oni oczekują?
oczekują na Królestwo Izraela, fizyczne, doczesne, Królestwo, które będzie trwało wiecznie, Królestwo, w którym oni będą naprawdę szczególnym narodem na ziemi. No więc to oczekiwanie trwało aż do ubiegłego roku. Ubiegły rok to szczególny rok. Nawet kiedy weźmiemy pod uwagę pewne działania, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych pod przywództwem obecnego prezydenta Trumpa. Ci, którzy interesują się polityką, wiedzą, że prezydent Trump przeniósł ambasadora Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy, uznając tym samym Jerozolimę jako stolicę Izraela. To jest pochodna tego, o czym mówią protestanci, a co dotyczy właśnie trzeciej świątyni jerozolimskiej, świątyni z księgi proroka Ezechiela. Bowiem Izrael ciągle nie tylko ma nadzieję, ale i pewność, że Tel Awiw jest dotychczasową, doraźną stolicą, natomiast Jerozolima jest stolicą docelową. Jeśli mówią o Palestyńczykach, jeśli mówią o wyznawcach islamu, uważają, że owszem, będą mogli zamieszkiwać to terytorium, to miejsce pod jednym warunkiem, że konwertują na judaizm, co wydaje się dzisiaj wręcz nierealne, ale jeżeli niedobrowolnie, to tak jak w czasach średniowiecza, ogniem i mieczem. No więc 14 lat temu, dzisiaj już można powiedzieć 15, bo 14 lat to było wtedy, kiedy jeszcze był stary rok 2019, powołano pewną, można by powiedzieć, instytucję, która została założona przez Jorama Ginsburga. Joram Ginsburg jest szczególnym człowiekiem, architektem, któremu jemu i jego biuru polecono zrobienie projektu nowej stolicy Izraela, Jerozolimy. Stolica Jerozolima dzisiaj, stolica Izraela, to około 127 km kwadratowych. Można by powiedzieć nieduże miasto, 3 razy mniejsze od Krakowa. Miasto, które w projekcie Jorama Ginsburga ma zostać powiększone 9 razy do około 1000 km kwadratowych. Możemy wyobrazić sobie to, kiedy pomyślimy, że będzie to obszar większy 3-krotnie niż dzisiaj obszar Krakowa. Natomiast ludność będzie liczyła około 5 milionów mieszkańców stałych, natomiast zostaną przyznane ogromne dotacje na zbudowanie przez mieszkańców Jerozolimy dodatkowych loków czy mieszkań dla pielgrzymów, którzy będą chcieli odwiedzić to miejsce, święte miejsce, tą Jerozolimę nowo odbudowaną, rozciągniętą na dużą przestrzeń, a jednocześnie stworzoną do kultu Boga, który zawsze był Bogiem Izraela. To bardzo interesujące, gdyby nie fakt, że faktycznie wszystko składa się dziwnie w całość. Bowiem jest kilka przesłanek, które decydują o tym, czy świątynia może być czy rozbudowana, czy zbudowana już teraz, czy jeszcze nie. Pierwsza przesłanka to mianowicie ta, że chcąc rozpocząć budowę świątyni, trzeba by było oczyścić miejsce, na którym ta świątynia ma stanąć. Dzisiaj to miejsce zajmuje, można powiedzieć, święte miejsce islamu. Kopuła skały. Każdy, kto patrzy na zdjęcia Jerozolimy z Góry Oliwnej, to pierwsze, co rzuca się w oczy, to właśnie kopuła skały. Ta kopuła pokryta złotem i miejsce, które jest jednym z trzech w islamie, poza Mekką i Medyną,
do którego to wyznawcy islamu mają obowiązek przynajmniej raz w życiu pielgrzymować. Trudno sobie wyobrazić, co zdarzyłoby się pod względem społecznym i militarnym, gdyby Żydzi próbowali zburzyć kopułę skały. Ale wszystko na to wskazuje, że są pewne przedsięwzięcia, które idą w tym kierunku, na razie polityczne. Druga rzecz, która warunkuje budowanie, jest czerwona jałówka. I to się wydaje bardzo dziwne. A to mianowicie dlatego, że jak czytamy Księgi Mojżeszowe, to zwierzę miało być wybrane przez duchowych przywódców, a więc poprzez kapłanów, spalone, ten popiół zmieszany z wodą, i wówczas ta woda z tym popiołem miała służyć do ceremonialnego oczyszczania wszystkiego, sprzętu w świątyni. Te, które były wprowadzane do świątyni, najpierw musiały być oczyszczone tą dziwną wodą z popiołem z czerwonej jałówki. No więc tym bardziej teraz, kiedy to miejsce jest zbezczeszczone przez kopułę skały, chcąc cokolwiek budować, to nie tylko należy zburzyć kopułę skały, ale także trzeba oczyścić tą właśnie szczególną wodą. Ciekawą historią jest to, że jak do tej pory, przynajmniej do ubiegłego roku, takich jałówek od początku, odkąd Izrael został wyprowadzony z Egiptu, było 9 takich jałówek. Tylko doskonale czerwonych, a więc bez żadnej skazy, które to miały być użyte. I tak mówi przynajmniej tradycja judaistyczna. O dziwo, w ubiegłym roku, na początku tamtego roku, przyszła na świat czerwona jałówka. Ci, którzy zajmują się określeniem, czy ona jest taką, jaką powinna być, a więc kapłani, uznali, że niestety ma pewnego rodzaju brak. No więc to cielątko, jałówka jeszcze nie była, było to jeszcze cielątko. Niestety nie wzięte zostało pod uwagę, chociaż nadzieje były dosyć daleko posunięte i zaawansowane. Ale w ubiegłym roku narodziła się kolejna czerwona jałówka, a tym razem jest to już doskonałe zwierzę, które może posłużyć do sporządzenia tej mikstury popiołu z wodą do oczyszczenia miejsca pod budowę trzeciej świątyni jerozolimskiej. Joran Ginzburg na konferencji prasowej uchylił jedynie rąbka tajemnicy dotyczącej całego projektu budowy tego Jeruzalem odnowionego. Jeruzalem, które ma być rzeczywiście ciekawym miejscem. To wszystko zbiega się z tym, o czym wspomniałem wcześniej, że nie tylko Izraelici, czy nie wiem, jak ich nazwać, bo w końcu to nie jest kompletny Izrael w pełni ze wszystkich pokoleń składający się, ale także i protestanci oczekują na ten czas, kiedy świątynia zostanie zbudowana, bowiem to limituje przyjście już nie tylko samego Mesjasza, o którym mówią właśnie Izraelici, ale przyjście Chrystusa, jego powtórne przyjście, aby móc założyć swoje królestwo. Tyle, że protestanci idą nieco dalej. Uważają, że w momencie, kiedy w tej świątyni zasiądzie Antychryst, a więc ten, który jest przeciwnikiem Chrystusa, przeciwnikiem Boga, wówczas nastanie czas ucisku. To, o czym pisze Daniel w pierwszym wersecie 12 rozdziału swojej księgi. Tyle tylko, że tutaj musiałbym znacznie rozszerzyć ten pogląd, żeby go uwypuklić i pokazać, że faktycznie jest czymś niezwykłym, jeśli chodzi o samą ideę, która powstała nie w ostatnich latach, ale która powstała znacznie, znacznie wcześniej. Mianowicie, że w momencie, kiedy nastanie ucisk, wszyscy ci, którzy są wierni Chrystusowi, zostaną w cudowny sposób pochwyceni do Boga i znikną z tej ziemi. Wczoraj wieczorem jeszcze czytałem na ten temat. Chciałem się upewnić, jakie są poglądy właśnie tych ewangelicznych protestantów. I okazuje się, że mają wizje dosyć precyzyjne, bowiem mówią tak,
Akurat wtedy, kiedy nastąpi to sekretne pochwycenie, secret rapture, tak z języka angielskiego to brzmi, bo przede wszystkim tam to funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych. Tam jest, można powiedzieć, największe ugrupowania, tam są największe ugrupowania protestanckie, tych protestantów ewangelicznych. I mówią w ten sposób. Samolot, który leciał w określone miejsce, a za którego sterami siedział człowiek, który został porwany, zostaje bez załogi. Samolot najprawdopodobniej będzie się musiał rozbić, dlatego że czy to pasażerowie, część z nich, która była na pokładzie, zostali porwani, czy to pilot, czy stewardesy. Statki na morzu być może zostaną pozbawione kapitanatu, a więc tych ludzi, którzy zajmują się prowadzeniem, sterowaniem statku. A więc mówią o wszystkich tych okolicznościach, w których mogą znajdować się ludzie w momencie tego sekretnego pochwycenia, kiedy rozpoczyna się wielki ucisk. Kiedy czytamy Pismo Święte, niczego takiego nie możemy znaleźć. Ale ta wiara pochodzi jeszcze z czasów, kiedy Alcazar próbował, można by powiedzieć, zafałszować to, o czym mówiło proroctwo. Na korzyść oczywiście Kościoła katolickiego, który próbował znaleźć jakieś rozwiązanie dla tego, co zupełnie jasno i celnie wskazywało na papiestwo jako na to, o czym mówi proroctwo i pokazuje antychrysta. No więc wszyscy, można by powiedzieć, z kręgów protestanckich, ci, którzy popierają tą ideę, są powiązani z Izraelem, bo jedni i drudzy potrzebują jednego, świątyni, której nie ma. Ta świątynia musi powstać, żeby zasiadł w niej antychryst. Co Joram Ginzburg mówi w swojej wypowiedzi na konferencji prasowej? Mówi on o tym, że Jerozolima ma być podzielona na dwie części. Jedna z nich to jest wzgórze świątynne i przyległe tereny. Jest to około 8 km kwadratowych. To jest Butterfly Boulevard, czyli bulwar motyla. Tak to zostało nazwane przez Jorama Ginzburga. Tam oczywiście zarząd nad tym fragmentem Jerozolimy przejmie ta duchowa warstwa kapłańska. Natomiast całą resztą zajmie się oczywiście w sposób taki, jak każde miasto funkcjonuje, administracja Jerozolimy. No więc, jak to ma wyglądać? Ma to wyglądać mniej więcej tak, że zostanie miasto samo przebudowane w taki sposób, jak jest zbudowany Rzym, żeby trzy główne arterie prowadziły z zewnętrznego kręgu tego całego miasta właśnie do miejsca świętego, do świątyni. Zewnętrzny krąg zostanie zakreślony przez autostradę, która będzie dzięki temu wielkiemu obszarowi 1000 km2 miała długość 120 km. Czyli chcąc objechać Jerozolimę dookoła, trzeba będzie przynajmniej godzinę dosyć szybko samochodem jechać, żeby można było ją okrążyć dookoła albo dostać się do środka, do centrum, do właśnie tego bulwaru motyla, do miejsca, gdzie będzie zbudowana świątynia. Jest geograficznie jeszcze coś bardzo interesującego. Mianowicie wzgórze świątynne, a więc Góra Moria, jest jako jedyne miejsce na świecie otoczone kilkoma, jednym z tych wzgórz jest Góra Oliwna, kilkoma wzgórzami, które są wyższe niż sama Góra Świątynna. Co powoduje, jak obliczył Joram Ginzburg, że w momencie, kiedy nastąpi konsekracja tej świątyni, czyli poświęcenie, wówczas z tych okolicznych wzgórz, jak w naturalnym amfiteatrze, to tą konsekrację będzie mogło oglądać około 10 milionów ludzi, którzy będą tym zainteresowani. Czyli jak gdyby z takiej perspektywy tych wzgórz, które okalają Górę Moria, czyli Górę
świątynną. No ale powróćmy jeszcze do pewnych kwestii, które związane są właśnie ze świątynią. Zapewne słyszeliście, że wszystkie sprzęty świątynne są już przygotowane. To wszystko jest gotowe. Większość znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Jest to wykonane dokładnie według projektu, jaki został przekazany Mojżeszowi. Sama menora, a więc świecznik, jest wykuty z około 22 kg złota z jednej bryły. Trudno sobie wyobrazić. Ten świecznik, który jest pięknie wykuty, ma na sobie kwiaty, znaczy wykuty w kształcie kwiatów na swojej powierzchni. Niezwykle precyzyjna jubilerska praca została wykonana. Jest to wszystko gotowe, wszystkie sprzęty, wszystkie narzędzia. Oprócz jednego sprzętu, który dopiero w ubiegłym roku został zrobiony. Mianowicie brakowało tylko ołtarza całopalenia. Wykonano ołtarz całopalenia według projektu, jaki został przekazany Mojżeszowi. I właśnie w ubiegłym roku, w sierpniu, ten ołtarz został konsekrowany przy ścianie płaczu. Przeniesiono w częściach ołtarz całopalenia pod ścianę płaczu. Tam złożono w ofierze baranka i jego krwią pokropiono ołtarz całopalenia. I od tej pory ołtarz całopalenia jest poświęcony, jest gotowy do normalnego funkcjonowania już w obrębie świątyni jerozolimskiej. To bardzo interesujące. Tym bardziej, że zostało opublikowane i sporo ludzi o tym dowiedziało się, że tak właśnie jest. Palestyńczycy są niezwykle zaniepokojeni tym, co się właśnie dzieje z powodu tej wizji dotyczącej budowy trzeciej świątyni. Jest jeszcze jedna kwestia, która związana jest z momentem, kiedy należy zbudować tą świątynię. Ciekawą rzeczą jest, że przywódcy religijni posłużyli się pewnym proroctwem z Księgi Lamentacji Jeremiaszowych, czyli z księgi, która w naszych Bibliach nazwana jest trenami jeremiaszowymi. I to właśnie tam zapisane są słowa, które pozwolę sobie odczytać, dlatego że one są bardzo interesujące. Mianowicie jest tam mowa o tym, że na wzgórzu świątynnym pojawią się lisy. Jeremiasz tam ubolewa, chociaż Jeremiasz ubolewa nie ze względu na przyszłość, ale ze względu na teraźniejszość, która miała miejsce w momencie, kiedy Nebukadnezar burzy świątynię i Jerozolimę. I tam ubolewa na tym, że lisy biegają właśnie po tym miejscu, gdzie wcześniej była świątynia. To rzeczywiście daje taki ciekawy asumpt do tego, by móc powiedzieć, że kiedy pojawią się lisy, jest to 5 rozdział trenów jeremiaszowych i 17 werset. Wówczas nadejdzie czas, by zacząć odbudowę czy budowę świątyni, trzeciej świątyni jerozolimskiej. Dlatego chore jest nasze serce, przyćmione są nasze oczy, bo opustoszała nam góra Syjon. Lisy tam teraz bezkarnie biegają, ale Ty, o Panie, będziesz trwał na wieki i rządził z jednego pokolenia na drugie. Przywódca religijny Izraela, kiedy dowiedział się o tym, powiedział, że trudno jest powstrzymać łzy płynące do oczu, mając świadomość, że oto proroctwo spełniło się i nastał czas odbudowy czy budowy trzeciej świątyni jerozolimskiej. Oczywiście mógłbym na ten temat jeszcze wiele mówić, bo tam jest wiele ciekawych rzeczy, które z tym się wiążą, ale ze względu na czas musimy przejść do księgi proroka Ezechiela. Może jeszcze jedynie powiem tyle, że jedno z miast nadmorskich, Aszdod, będzie poza granicami Jerozolimy. I to właśnie w Aszdodzie
zostanie zbudowany największy port, jaki jest na Morzu Śródziemnym, a oprócz tego największe lotnisko, jakie do tej pory zostało zbudowane na świecie, bowiem do Jerozolimy będą przybywać pielgrzymi i Izraelici liczą się z tym, że będzie potrzebne ogromne lotnisko, lotnisko o przepustowości przynajmniej 10 milionów pasażerów rocznie. No więc potężne lotnisko, ale żeby skomunikować Aszdod z Jerozolimą, zostanie wybudowana kolej magnetyczna, która w ciągu 10 minut, czy to z portu, czy z lotniska, dowiezie wszystkich do centrum Jerozolimy. No więc możemy powiedzieć, że inwestycja na miarę XXI wieku niemalże, ale wiemy jedno, pieniądze są. Nie tylko pieniądze w rękach całej diaspory żydowskiej, ale także w rękach protestantów, którzy chcą, by ta świątynia powstała i by rzeczywiście to proroctwo, które wierzą, mogło się spełnić, a oni mogli doczekać przyjścia Jezusa Chrystusa. No ale popatrzmy do księgi proroka Ezechiela, bowiem tam jest ona opisana. Więc kiedy zaczynamy studiować czy czytać to zagadnienie, to pierwsze, co rzuca się w oczy, to czas, w którym Ezechiel otrzymuje to widzenie. Mianowicie w 47 rozdziale jest opisane to, co miało, jak to miało wyglądać, jak to zostanie zbudowane. Ale kiedy rozpoczyna się wizja, to prorok Ezechiel bardzo dokładnie precyzuje, kiedy ta wizja do niego doszła. Było to 10 dnia pierwszego miesiąca, czyli to jest miesiąc Nisan. Pierwszy miesiąc, a jak wiecie, pierwszy miesiąc, i tu Ezechiel mówi o kalendarzu liturgicznym, a nie cywilnym. To jest bardzo istotne. A więc pierwszy miesiąc, miesiąc Nisan, to miesiąc, który rozpoczyna cykl świąt w Jerozolimie i tym pierwszym świętem jest święto Paschy. Święto Paschy następuje 14 Nisan. Dlaczego mówię, że ciekawe jest to, że Ezechiel umieścił bardzo dokładną datę otrzymania widzenia, 10 Nisan. Cóż by to miało wspólnego ze świętem Paschy? Ano ma i to bardzo wiele. Dlaczego? Dlatego, że baranka wielkanocnego obierano 10 Nisan. Później były jeszcze 3 dni do tego momentu, kiedy on już był wybrany i w tym momencie, kiedy następował wieczór 14 Nisan, był zabijany. Pascha w rzeczywistości miała miejsce z 14 na 15 Nisan, a więc mamy tutaj do czynienia z tym szczególnym świętem, którego wypełnieniem był sam Jezus Chrystus. I co ciekawe, kiedy czytamy Ewangelię, okazuje się, że właśnie 10 Nisan Jezus Chrystus wjechał na osiołku do Jerozolimy. Jako ten wybrany baranek Boży, który później przez Jana Chrzciciela został nazwany tym, który gładzi grzech świata. No więc odniesienie do Jezusa Chrystusa. Spróbujmy teraz popatrzeć na same wypowiedzi Jezusa Chrystusa, które mówią o Nim. Zauważcie, że w Ewangelii Jana napisane jest coś takiego. Zniszczcie tę świątynię, a ja odbuduję ją w 3 dni. O kim mówił? Oczywiście, że o sobie mówił. Mówił o świątyni swojego ciała. Pytanie. Czy ta precyzyjna data, którą umieścił Ezechiel, 10 Nisan, jest czymś, co może posłużyć nam do identyfikacji tej trzeciej świątyni jako świątyni, którą w rzeczywistości jest Jezus Chrystus, czy którą reprezentuje Jezus Chrystus? Czy z drugiej strony wypowiedź Jezusa Chrystusa może posłużyć nam na potwierdzenie takiego wniosku? Czy z kolei w Ewangelii Jana w 2 rozdziale, w 21 i 22 wierszu jest napisane, że
On mówił o świątyni ciała swego, gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to mówił i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł. I teraz muszę zacząć skracać, dlatego że jest jeszcze wiele materiału, który musiałbym tutaj przedstawić wam, a myślę, że istotne jest to, co dzieje się dalej. Dlatego że kiedy czytamy Ewangelię Jana, 1 rozdział, 14 werset, Jan mówi, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Inaczej mówiąc, ta chwała nazywała się Szekina, a więc była to chwała, która obejmowała swoim uświęceniem miejsce najświętsze. W czasach Mojżesza ta Szekina unosiła się nie tylko w miejscu najświętszym, ale nad miejscem najświętszym. Widać było właśnie tą Szekinę, czyli chwałę Bożą, która towarzyszyła tej świątyni. Możemy powiedzieć, że po świątyni Salomona, która została nawiedzona Szekiną, jak wiemy, Pan Bóg objawił się w momencie, kiedy konsekracja następowała świątyni Salomona, ale już świątynia Zorobabela nie doświadczyła tego szczególnego Bożego błogosławieństwa i już więcej Szekina nie pojawiła się, czy to w tej świątyni odbudowanej przez Ezdrasza, Nechemiasza i Zorobabela, czy później tej świątyni poprawionej, czy rozbudowanej przez Heroda Wielkiego. Ale ciągle stanowiła miejsce kultu religijnego akceptowany przez Boga. I w momencie śmierci Jezusa Chrystusa, jak wiemy, nastąpił koniec, bowiem zasłona między miejscem najświętszym i świętym została rozerwana. Tu też jest bardzo ciekawa historia z tym związana, ale pozostawmy to może na inny czas. Teraz przejdziemy właśnie do tej kwestii, która związana jest właśnie z księgą proroka Ezechiela. 43 rozdział i werset 10 daje nam asumpt do tego, abyśmy mogli zrozumieć, dlaczego świątynia nie została zbudowana według projektu, jaki otrzymuje Ezechiel. Ezechiel otrzymuje widzenie i w tym widzeniu tak zostaje mu coś przekazane. 43:10. Ty zaś, Synu Człowieczy, przedstaw domowi Izraela opis tej świątyni, żeby nabrali wreszcie odrazy do obrzydliwości, których się dopuszczali. Niech wiedzą, jakie są rozmiary świątyni. Spróbujmy podejść do tego w taki metodyczny sposób, rozważając ten tekst. Po pierwsze, sugestia brzmi, ta świątynia nie tyle ma być odbudowana, co wizja tej świątyni przedstawiona Izraelowi ma spowodować, że mieliby nabrać odrazy do swoich obrzydliwości, a więc do tego pokładania ufności w bogach, których przejęli z pogaństwa. Dalej, niech wiedzą, jakie są rozmiary świątyni. Co to może oznaczać? Myślę, że nie jest to tajemnicą, że w Biblii symbol miary jest symbolem sądu. Czyli inaczej mówiąc, gdybyśmy przeszli do Apokalipsy 14 rozdziału, to tam jest powiedziane, ulęknijcie się Boga, bo nadeszła godzina Jego sądu. A więc mamy tutaj jakby kolejne odniesienie, że nie chodzi o rzeczywistą świątynię, ale chodzi o zwrócenie uwagi na ten sąd, który będzie się odbywał w niebiańskiej świątyni zbudowanej przez samego Boga, a nie człowieka. Dalej, kiedy przechodzimy do 47 rozdziału, będziemy skakać ze względu na kończący się nam czas. 47 rozdział i 1 werset. I tam mamy kolejny argument, który pokazuje nam, że ta świątynia nie miała być odbudowana na ziemi. Potem zaprowadził mnie ku wejściu do świątyni i oto zobaczyłem, że spod progu świątyni w kierunku wschodu, fronton świątyni był zwrócony ku wschodowi, wypływała woda. Woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza.
Wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poprowadził mnie do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi. Woda wypływała z prawej strony. Z tego, co wiemy, na wzgórzu świątynnym, obecnym wzgórzu świątynnym, nie ma żadnego cieku wodnego, nie ma żadnego strumyka, ani niczego, co by przypominało to, o czym pisze prorok Ezechiel. Owszem, w dolinie tak, tam jest dolina Cedronu, jest dolina Jordanu, tam faktycznie możemy zauważyć wodę. Natomiast spod żadnej świątyni nigdy nie wypływała woda. Czy to świątyni Salomona, czy później świątyni Zorobabela. Więc z całą pewnością nie chodzi o jakąś świątynię, która by nagle powstała na tym samym miejscu, miała być miejscem wypłynięcia wody. Kiedy czytamy Apokalipsę, dowiadujemy się, że spod tronu Bożego wypływa woda, owszem, ale spod tronu Bożego, który znajduje się gdzie? W niebie, oczywiście tam, gdzie znajduje się sala tronowa Boga. Ale posłuchajmy, co dalej prorok Ezechiel pisze. Anioł każe mu zrobić dziwną rzecz. Mianowicie odmierzył trzymaną w ręku miarą 500 łokci. To, przepraszam, 1000 łokci. Jest to około 500 metrów, czyli pół kilometra. Pół kilometra od ściany świątyni, od tej północnej bramy, kiedy każe Ezechielowi przejść przez tą wodę, ta woda sięga mu do kostek. No więc jest to płytka woda. Odmierza kolejne 1000 łokci, mamy już kilometr od tego miejsca. I kiedy przechodzi przez wodę, sięga mu już, no właśnie, i tak do 2 kilometrów, bo mamy później kolejny raz, kiedy odmierza 1000 łokci, mamy 1500 metrów i potem, kiedy przechodzimy do kolejnych 1000 metrów, kiedy ta woda już jest tak głęboka, że Ezechiel pisze, że trzeba by było pływać. Mówi tak, 47, 5 werset. Gdy odmierzył jeszcze 1000 łokci, a więc 2 kilometry od świątyni, znalazłem się przed strumieniem tak głębokim, że nie mogłem już przejść na drugą stronę. Wody było tyle, że czuło się prawdziwą głębię i rzekę wielką nie do przebycia. Zobaczmy, rzeka, która nie ma żadnych dopływów, przybiera, rozszerza się. Mamy do czynienia z czymś zupełnie nadzwyczajnym i jeśli chcemy traktować to fizycznie i dosłownie, to raczej jest to niemożliwe, bo woda w taki sposób nie rozmnaża się, nie przybiera objętości bez dopływów czy bez jakichś innych przyczyn, które powodują właśnie wezbranie rzeki, jak chociażby opad, deszcze. No więc mamy do czynienia z czymś nadzwyczajnym i raczej patrzymy na tą świątynię, która z całą pewnością nie jest na ziemi. Zidentyfikowaliśmy na początku to, że Jezus Chrystus jest praktycznie rzecz biorąc tą świątynią i faktycznie tak jest. Ale zauważcie, że mamy jeszcze dodatkowy element, który pojawia nam się tutaj w tym opisie w 47 rozdziale. Mianowicie 47 rozdział i 7 werset pokazuje nam coś naprawdę niesamowitego. Wracając, zauważyłem po obydwu stronach rzeki mnóstwo drzew. Ciekawe, że idąc w przeciwnym kierunku nie widział je, ale kiedy wraca, widzi mnóstwo rzek. 12 werset. Nad rzeką po obydwu jej stronach będą rosły najrozmaitsze rodzaje drzew owocowych, których liście nigdy nie więdną, a owoców nigdy na nich nie zabraknie. Co miesiąc będą owocować, a to dlatego, że będą rosły nad wodą płynącą z przybytku. Owoce tych drzew będą służyły za pokarm, a liście za lekarstwo. Co nam to przypomina? 21 rozdział Apokalipsy, prawda? Gdzie tak będzie? Na nowej ziemi, w Nowym Jeruzalem. A więc 22 rozdział, 1 werset objawienia. Potem pokazał mi strumień wody życia, lśniący jak kryształ, wypływający spod tronu Boga i Baranka. A więc nawiązujemy do tej rzeki, o której mówi prorok Ezechiel.
Drugi werset mówi, w środku ulicy miasta, w środku rzeki, po obu jej brzegach rosło drzewo życia, wydaje ono owoce 12 razy. Każdy miesiąc przynosi swoje owoce, liście tego drzewa służą do leczenia narodów. I dalej, nie będzie już odtąd nic przeklętego, tron Boga i baranka pozostaną w nim, a słudzy jego będą mu oddawać cześć. To historia, która pokazuje nam, że Biblii nie można czytać tylko posługując się jedną księgą, że Biblii nie można zamykać w własnych wizjach i poglądach, które niewiele mają wspólnego z tym, co związane jest właśnie z przesłaniem Boga do człowieka. To fantastyczne, że możemy patrzeć na tą świątynię przekazaną nam przez proroka Ezechiela nie jako na świątynię, która powstaje na ziemi, w co wierzą tak Izraelici, jak i ewangeliczni chrześcijanie, protestanci, ale że ta świątynia, owszem, to miejsce zamieszkania Boga, bo przecież to miejsce zamieszkania Boga może zostać jedynie nazwane świątynią, jest tym, w którym chcemy się znaleźć, jako ci, którzy miłują Boga, jako ci, którzy stosują się do tych zasad interpretacji biblijnej, tej interpretacji, która oparta o historię, daje nam prawdziwy wgląd w rzeczywistość. I na koniec zaproszenie. Wtedy usłyszałem głos donośny wychodzący od tronu. Oto przybytek Boga wśród ludzi. Zamieszka razem z nimi, a oni staną się jego narodem, a on będzie Bogiem z nimi. Czy na ziemi? Czy w nowej świątyni jerozolimskiej? Nie. Historia tego świata kończy się. Kończy się, widzimy to, można by powiedzieć, namacalnie. Szatan stworzył alternatywę do Nowego Jeruzalem. I stąd te wszystkie wizje, które możemy zaobserwować w poglądach religijnych wielu wyznań. Stąd możemy też wnioskować, że znaleźliśmy się naprawdę na krawędzi czasu, na krawędzi wieczności i doczesności. Dałby Bóg, byśmy naprawdę poważnie potraktowali to nasze życie, byśmy mogli stać się obywatelami tego nowego Jeruzalem, Jeruzalem, którego budowniczym nie jest człowiek, ale sam Bóg. Amen.